Witam was wszystkich, moi kochani widzów, z tej strony Mr. Zupa.pl z zapytaniem, a mianowicie, jako iż Escaped Goat się kończy zaraz, już teraz, został tylko i wyłącznie ostatni odcinek, który już znajduje się w magiczny sposób na YouTubie. Okej, wyszło. Teraz to muszę być, okej. Znajduje się w magiczny sposób na YouTubie, tylko musi się bardzo ładnie opublikować. Tylko musi się opublikować, ponieważ już dawno nagrałem i wgrałem ten filmik. I później zostaje tylko FTL, który jest serią bez końca, czyli serią, której przejść tak naprawdę nie mogę. A przydałaby się jakaś fajna seria, którą mogę faktycznie przejść. Więc pomyślałem, iż VVVVVV byłoby dosyć fajnym tytułem, żeby zrobić zagrajmy. Mam już zgodę od twórcy gry, napisałem do niego, dostałem bardzo ładną odpowiedź, już mogę nagrywać, więc mam wszystko to, co potrzebuję do szczęścia, żeby zacząć nagrywać VVV, ale w sumie nie do końca wszystko, co do szczęścia potrzebuję, ponieważ do szczęścia potrzebuję jeszcze waszej zgody, czy wyście byście chcieli zagrajmy z tej gry. Nie byłoby to zagrajmy do końca na ślepo, ponieważ już raz przeszedłem tą grę i najpierw byłem blisko przejścia, później zgubiłem zapis i później... długi czas później, że tak powiem, wróciłem do tej gry i ją przeszedłem, więc nie będzie to do końca na ślepo let's play. I byłby to let's play na 100%. Oczywiście nie mam wymasterowanej tej gry, ale też nie powinno być zbyt wielkiej tragedii, jak będę w to grał. To by było chyba w sumie na tyle. A drugą grą, którą bym chciał wam zaproponować jest... A drugą grą, nad którą się zastanawiam, jest Sleepwalker's Journey. Jest to gra, no powiedzmy, że platformowa, trochę logiczna, a mianowicie musimy doprowadzić do tego śpiącego degenerata, zbierając wszystkie księżyce oraz wszystkie gwiazdki do łóżka. Jest to, powiedzmy, że gra o przyzwoitej długości. Nie za krótka, nie za długa, jest tam kilka światów, w których poznajemy wiele różnych mechanik. Gra również nie jest do końca trudna, o właśnie, mówię, że nie jest do końca trudna, a ominę tam księżyc. I to nie będzie również zagrajmy na ślepy, ponieważ dosyć niedawno przeszedłem tą grę. Jest to gra twórców Anomaly Warzone, bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że ta gra najpierw została wydana na smartfony, ale przy okazji akcji Humble Bundle Weekly Sale trafiła również na pecety. I właśnie z tej akcji posiadam tą grę. Jest to bardzo fajna, przyjemna gra. Przeszedłem ją, że tak powiem, na jeden haust od razu przez dwa dni. Nie przeszedłem tego w jeden dzień, ponieważ dosyć długo, dużo, często rage quitowałem, ponieważ w miarę z, że tak powiem, przechodzeniem tej gry, gra się staje coraz bardziej trudna. No pierwsze etapy oczywiście nie są trudne. Więc o co tutaj chodzi? Chcę, żebyście wybrali, którą grę chcecie, abym nagrywał następną. Czy VV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 
możecie zdecydować, którą grę chcecie jako pierwszą zobaczyć. I oczywiście również pamiętam o Costume Quest, którego zapowiedziałem prawie że na samym początku tego nowego kanału. Jako iż już jestem po wszystkich obowiązkach, mam prawo jazdy zdobyte, znaną maturę i również będę miał teraz więcej, częściej wolną chatę, wolny dom, ponieważ moja siostra już się przeprowadziła. I nie koczuję tutaj już w pokoju z komputerem, więc będę mógł częściej nagrywać i wtedy raczej już wtedy zabiorę się za seksownego Costume Questa. A więc w komentarzach możecie pisać, czy wolecie najpierw zobaczyć, czy Sleepwalker's Journey. To by było na tyle. Do zobaczenia. Bye bye.